No siemanko, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym testem chudzenia od Noctuły. Trochę ich ostatnio było, ale myślę, że już te najciekawsze wyczerpałem i będziecie mieli przynajmniej na jakiś czas spokój. I dzisiaj sprawdzimy sobie Noctuły NHD15S w wersji czarnej, czyli Chromax. Jak się spisze, to się okaże. Zapraszam. Zawartością opakowania raczej nie będziemy zdziwieni, ponieważ nie odbiega ona od standardów marki Noctua. W opakowaniu odnajdziemy zestaw montażowy SecuFirm 2, dostosowany zarówno do procesorów AMD, jak i Intela wraz z instrukcją obsługi. W przypadku AMD mamy opcję skorzystania z offsetowego montażu chłodzenia. Proces instalacji z pewnością ułatwi dołączony wkrętak w standardzie Philips oraz tubka pasty termoprzewodzącej NTH1, wystarczająca na kilka aplikacji. Producent przewiduje możliwość instalacji dodatkowego wentylatora, więc w komplecie otrzymujemy zapinki umożliwiające jego założenie. Dodatkowo zestaw obejmuje przewód LNA, który pozwoli na obniżenie maksymalnych obrotów wentylatora. Znajdzie się także coś dla fanów marki, czyli metalowa naklejka z logo Noctua. Chyba każdy zna Noctuę NHD15. Jest już na rynku od przeszło dekady, a dalej jest to jedno z najwydajniejszych chłodzeń powietrznych, jakie możecie kupić i dodatkowo uchodzi za wzór wydajności. Ale każdy pewnie też sobie zdaje sprawę z wad tego chłodzenia, które oczywiście występują i są one związane po prostu dużymi gabarytami, ponieważ właśnie przez swoje rozmiary są problemy z pamięciami RAM, wentylator musimy często podnosić do góry i dodatkowo pierwszy slot PCI Express, no niestety mogą też tam wystąpić problemy. I w tym momencie przychodzi Noctua NHD15S, która według producenta jest bardziej kompatybilną wersją NHD15. Mogłoby się wydawać, że zmiany ograniczają się tylko do usunięcia frontowego wentylatora i pozostawienia tego pomiędzy wieżami. Tak, jest to zmiana, ale nie jedyna. Ona wpływa tylko na kompatybilność pamięci RAM. A co z pierwszym slotem PCI Express? No i tu przychodzi kolejna zmiana, ponieważ jak się przyjrzycie, to cała konstrukcja względem podstawy została przesunięta na północ. Po to, aby właśnie w obszarze pierwszego slotu PCI Express zyskać jak najwięcej miejsca. I wtedy nie ma już po prostu żadnego problemu i możemy sobie nawet na płytach ITX instalować karty graficzne w pierwszym slocie. Czy to wszystko? Tak. W tym momencie zmiany w stosunku do zwykłej NHD15 się zamykają i chłodzenie jest po prostu identyczne. Dalej mamy wysokiej jakości, gęsto upakowane finy na dwóch ogromnych wieżach. Na każdej z nich po obu stronach widzimy po dwa uzębione paski, które mają za zadanie redukować opór powietrza. Za transport ciepła odpowiada 6 miedzianych ciepłowodów o średnicy 6 mm, rozmieszczonych na całej szerokości obu wież. Połączone są one ze sporej wielkości podstawą, również miedzianą. Została poddana procesom szlifowania i polerowania, czego wynikiem jest lekka wypukłość podstawy. Dzięki temu uzyskujemy lepszy kontakt ze współczesnymi procesorami. Pokrycie podstawy warstwą niklu zapewnia lepszą ochronę przed korozją. Generalnie jakość wykonania jest wręcz rewelacyjna, jak na Noctuę przystało i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Chłodzenie jest wyposażone w jeden wentylator Noctua NFA15, którego maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1500 RPM. Istnieje również możliwość obniżenia obrotów za pomocą adaptera do 1200 RPM. Wentylator posiada 7 łopatek, na których umieszczone zostały charakterystyczne kanały przyspieszające przepływ. Dodatkową ciekawostką jest umieszczenie mikrostruktur po wewnętrznej stronie ramy, które w uproszczeniu tworzą specjalną warstwę turbulentną, ograniczając cofanie się powietrza przez prześwit. Na krawędzi ramy znajduje się schodkowy wlot powietrza, który ułatwia przejście z przepływu laminarnego na turbulentny, zwiększając efektywność zasysania. Niezwykle istotnym elementem jest łożysko SSO2. To zaawansowane łożysko, które moim zdaniem należy do najlepszych dostępnych w wentylatorach.
Podobnie jak w łożysku FDB, obracający się wał wywiera nacisk na olej w łożysku, tworząc specjalną warstwę smarującą i jednocześnie stabilizującą oś wirnika. Niestety, nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ do czasu ustabilizowania się występuje precesja osi, znana również jako efekt żyroskopowy, który może prowadzić do ścierania się elementów łożyska. Noctua sprytnie poradziła sobie z tym problemem, umieszczając magnes przy osi, co skutecznie stabilizuje ją od samego początku. Dzięki systemowi montażowemu SecuFirm 2 instalacja chłodzenia przebiega sprawnie i bezpiecznie. Proces instalacji rozpoczynamy od przygotowania backplate'u, do którego mocujemy 4 śruby, umieszczając je w odpowiednich otworach i stabilizując za pomocą plastikowych nakładek. Kolejnym krokiem jest przyłożenie backplate'u od tyłu płyty głównej. Z drugiej strony dodajemy 4 plastikowe tulejki oraz elementy stelażu, które przekręcamy wykorzystując nakrętki. Po wykonaniu tych czynności pozostaje nam nałożenie pasty termoprzewodzącej i dokręcenie chłodzenia do wyraźnego oporu. Testy rozpoczynamy standardowo od niższego poboru mocy, który wynosi 160 W. Po przeprowadzeniu normalizacji hałasu okazuje się, że D15S plasuje się pomiędzy Noctuą NHU14S a NHU12A. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy poziomami głośności. Zauważmy, że chłodzenie traci nieco efektywności przy niższych poziomach hałasu, natomiast zyskuje przy wyższych. Na maksymalnych obrotach wydajność jest mniej więcej zgodna z zapewnieniami producenta. Oznacza to, że jest minimalnie lepsza od NHU14S i minimalnie gorsza od NHU12A. Przechodząc teraz do wyższego poboru mocy, czyli 190 W, zauważmy, że wydajność jest generalnie niemal identyczna jak w przypadku U14S i U12A. Jednakże ponownie widzimy, że D15S preferuje nieco wyższe obroty wentylatora. Pewnie wielu z Was zaskoczy fakt, że chłodzenie to wypada minimalnie gorzej od NHU14S, pomimo że oba posiadają ten sam jeden wentylator, a w przypadku D15S mamy do czynienia z większą pojemnością cieplną. Należy zauważyć, że wentylator musi pracować pomiędzy dwoma wieżami, co sprawia, że jest minimalnie głośniejszy. Ponadto, nawet przy tych samych obrotach w porównaniu do NHU14S będzie tłoczył zdecydowanie mniej powietrza, a druga wieża będzie chłodzona wstępnie podgrzanym powietrzem. To sprawia, że pomimo większej pojemności cieplnej nie odprowadzamy ciepła w równie efektywny sposób jak w przypadku chłodzenia jednowieżowego. W rezultacie wydajność tych konstrukcji jest zbliżona. Przy maksymalnych obrotach ponownie wyniki zgadzają się z deklaracjami producenta. W przypadku wysokiego poboru mocy na poziomie 230 W sytuacja jest bardzo podobna. Przy hałasie na poziomie 39 dB wydajność mieści się między NHU14S a U12A. Natomiast przy 100% obrotów ponownie rezultaty zgodne z deklaracjami Noctuy. Jesteśmy już po testach i czas na krótkie podsumowanie, które wcale nie będzie takie łatwe, ponieważ jeśli chodzi o Noctuę, mamy 3 chłodzenia, które są bardzo podobne, ale jednocześnie zupełnie inne. Chodzi mi tu oczywiście o testowaną NHD15S, NHU14S oraz NHU12A. I teraz tak, zacznijmy sobie od ceny. Za NHD15 w podstawowej wersji kolorystycznej przyjdzie nam zapłacić około 425 zł, w wersji czarnej Chromax będzie to już koszt około 485 zł. I są to oczywiście kwoty bardzo wysokie. No i teraz jak one się mają w stosunku do tych dwóch pozostałych chłodzeń od Noctuy? Sprawa wygląda tak, że mamy NHU14S, która jest chłodzeniem tańszym i teraz wybór pomiędzy nimi może zależeć po prostu od zastosowań i od kompatybilności, jaką chcemy uzyskać, bo wbrew pozorom wydaje mi się, że NHD15S jest chłodzeniem bardziej kompatybilnym, pomimo większych rozmiarów, od NHU14S, ponieważ NHD15S mamy praktycznie 100% kompatybilność z pamięciami RAM. Mamy oczywiście wycięcie w wieży, ale takich wysokich pamięci chyba nikt nie ma. Nie widziałem swoją drogą takich wysokich pamięci RAM, także 99,9% przypadków nie będzie miało problemu z pamięciami RAM. I daje nam oczywiście to też taką kwestię wizualną, że te pamięci po prostu widzimy i nie musimy tego wentylatora podnosić. W NHU14S na Intelu mogą lekkie tam niedogodności występować,
na AM5 jest to 100% kompatybilność. Także tak sprawa wygląda. No i mamy ten pierwszy slot PCI Express. Może być problem w NHU14S. W D15S mamy to przesunięcie do góry, więc tutaj żadnych problemów nie będzie. Więc wbrew takim pierwszym wrażeniom, NHD15S jest chyba chłodzeniem bardziej kompatybilnym od NHU14S. No i teraz przychodzi kwestia rozbudowy. No i tutaj mamy kwestię taką, że oczywiście w tym i w tym chłodzeniu możemy dołożyć wentylator, ale NHD15S bardzo traci na wydajności właśnie przez ten jeden wentylator poprzez przepływ powietrza. Na NHU14S już ten przepływ powietrza jest, no może praktycznie już optymalny i nie zyskamy aż tak dużo po dołożeniu drugiego wentylatora, w przeciwieństwie do NHD15S, bo po prostu zrobi nam się z tego NHD15. Czyli pod względem rozbudowy też NHD15S będzie lepszym wyborem od tego chłodzenia, ale też minimalnie droższym. I oczywiście dokupienie drugiej NFA15, no to jest koszt powyżej 100 zł grubo, także musicie to wziąć pod uwagę. No ale NHD15S w stosunku do D15 zyskuje tą kompatybilnością, tym przesunięciem do góry, jeśli chodzi o pierwszy slot PCI Express. W podstawowej wersji tego oczywiście nie ma. Mamy jeszcze NHU12A, która ma zerowe już możliwości rozbudowy, ponieważ mamy tam te dwa wentylatory, ale plus jest taki, że maksymalna wydajność jest bardzo wysoka już po wyjęciu z pudełka. Na normalizacji wszystkie te trzy kulery wypadają praktycznie identycznie. Dobijając do brzegu, uważam, że jest to bardzo ciekawe chłodzenie. I jeśli oczekujecie wysokiej wydajności lub po prostu chcecie Noctuę, no to mamy te trzy chłodzenia, które są bardzo podobne wydajnościowo, ale różnią się w niektórych aspektach. Mam nadzieję, że wyjaśniłem różnicę, dla kogo jakie chłodzenie będzie odpowiednie. Jeśli chodzi o konkurencję, to zależy pod jakim względem, bo wydajnościowo dużo coolerów kupicie pewnie taniej i będą wydajniejsze, ale trudno o konkurencję dla Noctuły, jeśli chodzi o jakość wykonania, o długość wsparcia zapinkami, czy po prostu gwarancje i tak dalej, podejście do klienta. Także tutaj jest trudno, jest DeepCool, który jest gorzej wykonany. Mamy jednak no to wsparcie zapinkami gorsze i nie mamy tej pewności, że dostaniemy aktualizację zestawu montażowego do następnego procesora, jaki tam wyjdzie, na przykład Intela. Mamy też Be Quieta z krótszą gwarancją, jakość wykonania myślę, że dosyć podobna. Także sami musicie ocenić, czego oczekujecie od chłodzenia. Ja tylko Wam nakreślam, jak to wygląda, a ostateczna decyzja zależy od Was. No i taki jest główny zamysł moich recenzji. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do następnych filmów. Na razie. Cześć.